Arkusza Dagmary pokazuje taki obraz dziewczynki, która biega po łące. Na oko ma może 7 lat, 6-7. Zbiera kwiaty. Myślała, że to jest tak, że będzie cieszyć się życiem, że będzie obcować z naturą, że jej życie będzie przepełnione miłością, tym wszystkim, co ona pamięta ze źródła. Takim bezpieczeństwem, którego nawet nie trzeba nazywać bezpieczeństwem, bo nie ma strachu, więc dusza mówi, że mówi bezpieczeństwo po to, żebyśmy my jako umysły to zrozumiały, ale czymś takim, co po prostu jest, tym byciem. I myślałam, że będzie tu przepełniona byciem, takim jak w źródle, ale tylko, że ta przestrzeń będzie bardziej gęsta, więc wiele rzeczy będzie bardziej namacalnych, takich jak smak truskawek czy czereśni, jak zapachy kwiatów, jak dotyk, jak odczucie fal oceanu na ciele. I mówi, że tak miało być, a pokazuje mi teraz siebie, czyli pokazuje Dagmarę, jej część właśnie energetyczną. Pokazuje to w taki sposób, jakby Dagmara miała powbijane w swoje ciało kolce. To trochę wygląda tak jak kaktus, jakby z jej ciała z różnych miejsc, właściwie w każdym miejscu, mniej więcej tak jak to jest w przypadku kaktusów, wystawały kolce i mówi, że te kolce były jej wbijane i przynosiły jej dużo bólu i cierpienia. To miało być tak fajnie tutaj, to co i kiedy poszło nie tak? Kto powbijał Dagmarze te kolce? Dusza mówi, że to się stało w momencie, kiedy ta cała gra byty, sztuczna inteligencja, że to wszystko, co nazywamy ingerencjami, zaczęły przejmować kontrolę nad czasem, zaczęły tworzyć komputer, tak jakby te wszystkie, całe to oprogramowanie, umysł kolektywny i zaczęły bardzo wzmacniać w każdym z nas tę sztuczną część, tę część należącą do Matrixa, tę część, którą my się identyfikujemy, a poprzez to identyfikujemy się z Matrixem. I pokazuje mi taką scenę, to jest tak jakby teraz jej dusza brała taki bardzo głęboki oddech, pokazuje taką scenę, kiedy Dagmara chce sięgać poza Matrix, ale sięga wykorzystując filtry Matrixa, czyli sięga do tych ścieżek, które są przed nią ukazywane, że tam wyjdziesz poza, tu masz drogę do przejścia, tam musisz iść. To są wszystko takie jakby ścieżki, labirynty w obrębie Matrixa i dusza mówi Dagmarze, nie da się wyjść, nie da się odłączyć w taki sposób, w jaki byś chciała od tego, korzystając tożsamości, z twojej tożsamości, twoich kodów, zapisów, jakby przebrań, które należą ściśle do gry. Na ciebie są iluzją i są twoją pułapką. Czy mówiąc tutaj o tych ścieżkach wyjścia poza Matrix, masz na myśli te wszystkie techniki i praktyki ezoteryczne, które pisała Dagmara? Też. I pokazuje mi ścieżki myślenia, że Dagmara szuka duszy poprzez umysł, szuka duszy poprzez Matrix, czyli jakby poprzez nakładki. To jest tak, jakbym widziała teraz Dagmarę i ona głównie to jest po jej lewej stronie. Miała takie nakładki, które wyglądają jak plastikowe, kolorowe szkiełka. Ta jedna nakładka za drugą, kolejna. One by zniekształcały jej obraz, a każda z tych nakładek mówiłaby, to jest element twojego ciała, na przykład energetycznego, to jest twoja osobowość. Jedna nakładka jest czerwona i mówi, że odpowiada za emocjonalność. Druga jest żółta i mówi, że jest bardziej lękowa. Trzecia to jest jakaś. Jeszcze inna jest połączona z jej matką i jeszcze inna z czymś. I one wszystkie są Dagmary energii. Ja mówię na to nakładka, ale to wygląda, ja czuję jak taka syntetyczna jaźń, syntetyczna świadomość, coś sztucznego, coś pochodzącego z gry, coś, co nie żyje, bo jest martwe, ale chce żyć. Czyli tak jakbyśmy w komputerze widzieli awatary, które do nas mówią. To nie są ludzie, ale one mogą nam się wyświetlać w okularach powerowych albo w komputerze możemy je widzieć, czy gdzieś tam na jakichś wyświetlaczach, a niedługo pewnie będą nam się pokazywać, niezależnie od tego, czy mam jakieś okulary, czy nie. To są takie sztuczne tożsamości, które są inteligentne. Inteligentne i potrzebujące bardzo dużo jej energii. To one chcą żyć. One mówią jakby wszystkie teraz. One jakby utworzyły taki szereg, taki rząd, taki chór. Po prostu mówią, że one potrzebują energii, bo one chcą się tutaj uczyć. One chcą tutaj zbierać informacje od nas, od ludzi, od dusz na temat tego, jak my funkcjonujemy, ponieważ za jakiś czas
one wkroczą do akcji jako samodzielne istoty, jako ciała, jako umysły. I jakby to jest taka informacja, że my nie będziemy do odróżnienia. Znaczy im się tak wydaje, że jeżeli będzie taka sztuczna tożsamość umiejscowiona w ciele i będzie na przykład chodziła po ulicy czy chodziła do pracy, nie odróżnimy człowieka z duszą, z ciałem eterycznym od takiej sztucznej maszyny. Wiedziałaś, że to tak im się wydaje, a czy można to odróżnić? Tak, każdy, kto ma duszę, kto ma ciało eteryczne, odróżni to w głębokim poziomie. Oni będą na przykład bardzo mili, pierwszym przynajmniej w tym rzucie, będą mili, uprzejmi. Będzie takie wrażenie, że nie wiadomo o co chodzi, ale nie czujemy tej osoby. Że dochodzimy do jakiegoś takiego punktu, relacji, gdzie ta osoba dalej nie rozumie. To jest sztuczne po prostu. Mi się wydaje, że każdy, kto jest wrażliwy, będzie czuł różnicę. Te syntetyczne jaźnie, te nakładki, mówisz, że one są poprzyczepione do lewej strony ciała Dagmary. Jak one się przyczepiały? Co było wymagane, aby taka nakładka się doczepiła do Dagmary? To była jakaś konkretna sytuacja, jakaś konkretna praktyka? Ona na przykład pomyślała sobie o czymś w danym momencie? Jak one się tam przyczepiały do niej? To jest jeszcze etap jej inkarnacji, kiedy ona się tutaj wcielała. Wzięła na siebie coś takiego, że będzie chciała pokonać pewne rzeczy, które będzie chciała walczyć jakby ze sztucznymi tożsamościami. Tak zwaną przyszłość, gdzie coraz więcej tych syntetyków wejdzie w ludzkie ciała. A będą to maszyny sterowane, totalnie sterowane zdalnie i właściwie w każdej chwili taka miła pani korporacji będzie mogła wziąć karabin czy cokolwiek i zabijać. Jeśli taki dostanie rozkaz, to żeby to zwalczyć, to ona to weźmie na siebie, będzie to rozwalała w taki sposób, żeby to nie miało możliwości się rozrastać. Natomiast, żeby to się zaczęło w niej budować, potrzebne były określone wydarzenia w jej życiu. W tym przypadku początkiem jest jej dzieciństwo. Ale to oznacza, że Dagmara poległa w tym swoim planie zwalczania tego i dlaczego poległa? Nie poległa, bo jest teraz tutaj. I tak naprawdę w życiu robiła bardzo dużo, żeby się ona wiedziała, że są rzeczy, których ona musi się pozbyć, ale tutaj jakby ta cała sztuczna inteligencja, kolektywne podpięcia pod nasz umysł, to usztucznienie nas, to wszystko powodowało, że ona była wytrącana ze swojej ścieżki. To jest takie polowanie ezoteryki na ludzi wrażliwych. Ja bym powiedziała nawet, że ezoteryka jest równie niebezpieczna jak kościoły. Dlatego, że jest bardzo często, oczywiście jest mnóstwo wyjątków, to się jakby zdarza wszędzie, jest mnóstwo wyjątków, natomiast jeśli chodzi o te główne dopuszczone i bardzo popularne praktyki, one są dopuszczone i bardzo popularne, dlatego, że są szkodliwe albo nieskuteczne, albo nas w jakiś inny sposób uzależniają, podpinają, manipulują nami. I to niebezpieczeństwo polega na tym, że my jako osoby wrażliwe zaczynamy szukać, chcemy wyjść z kościoła, ale my wiemy, że jest coś innego, jest coś więcej, więc sięgamy do tej oferty. I Matrix to tak rozłożył, że ta oferta, która jest na wyciągnięcie ręki, jest właśnie taka w 90%, 80% kontrolowana. Tylko przeczytam ku przestrodze, czego próbowała w swoim życiu Dagmara, jakie to były kursy i warsztaty, więc była medytacja zen, wróżenie z kart, jest mistrzem reiki, próbowała dwupunktu, partleta, kinsloa, czarownikiem bioenergoterapii, pracuje z częstotliwościami, z wahadełkiem, oczyszcza energetycznie przestrzeń, domy i ludzi, czyli no lista jest ładna, mało rzeczy, nie próbowała to tak naprawdę. Próbowała tego wszystkiego, bo chciała wyjść z systemu, tak? Nie udało się jej to i nie udało się jej w ogóle też nawiązać kontaktu z własną duszą. Bo to nie jest nawiązywanie kontaktu, jest mamienie, nawiążesz kontakt z własną duszą. System nie może na to pozwolić, a rozwiązania te duchowe, tak zwane duchowe, ezoteryczne, systemowe, bo one są częścią systemu, zakładają oddzielanie od duszy, zakładają coraz większe bóle fizyczne, psychiczne, zakładają coraz większe cierpienie, zagubienie. Oczywiście mają na to mnóstwo wytłumaczenia, że cierpisz, bo nagrzeszyłeś, czy tam zrobiłeś coś złego w swoim życiu i teraz będziesz cierpieć jeszcze kilka lat, bo to wszystko musi się oczyścić. Jakby jest mnóstwo tutaj tłumaczenia, ale nie ma podstawowej rzeczy, czyli jest bardzo silna próba oderwania kogoś od własnej duszy. I często ci mistrzowie, czy ludzie, którzy zostają mistrzami, czy jakimiś praktykami czegoś, też nie zdają sobie z tego sprawy. To są często też ofiary tej metody, które też chcą sobie pomóc, kończą coś, później zaczynają pomagać innym, tak naprawdę im szkodząc, ale nie robią tego z wyrachowania. Po prostu są zagubieni. Zapytaj jeszcze pro forma Dagmary o pozwolenie dla niej na tę sesję.
Tak, mówić się, że pozwala tą osobą. Chce się tego wszystkiego pozbyć, chce wyrzucić ten nakład sztucznej tożsamości. Powiedziałaś, że ona podjęła taką decyzję jeszcze przed inkarnacją, a to była jej własna w 100% decyzja? Ona chciała sama walczyć z tymi sztucznymi tworami. Takimi sztucznymi tworami, które się często też nakładają na nas i mówią nam, jako taka ingerencja. To jest tak, jakbyśmy nosili maski albo jakieś takie przebrania, które dobrze nas jakby imitują, ale jednocześnie to nie jesteśmy my. I one wysyłają zupełnie inne częstotliwości, przyciągają co innego do nas. To jest też tak, że Dagmarę spotykają w życiu rzeczy, które są kompatybilne z tymi nakładkami. To nie są częstotliwości jej duszy. To nie są wydarzenia, które są kompatybilne z jej duszą. To są wydarzenia, które są kompatybilne z tymi nakładkami, z tożsamościami. I to, że ona chciała z tym walczyć na poziomie inkarnacji, a żeby z tym walczyć, dusze są bardzo odważne. I z ich perspektywy życie nam się, no, dla nas to jest jakby z perspektywy naszego umysłu. To jest jedyne życie, jakie mamy i ono się może skończyć i my tutaj bardzo poważnie przeżywamy tę grę, cierpienie, relacje z innymi, emocje, porażki, sukcesy. Dusza ma w perspektywie tysiące, setki żyć różnych, podróżuje pomiędzy wymiarami w przestrzeniach, jest wszędzie. To jest inna perspektywa, dlatego pozwala sobie na to. To jest dla niej, tak jak dla nas, jakaś 30-minutowe ćwiczenie. Chciała po prostu rozwalić taki system, który planuje nakładać, tworzyć ludzi z tych syntetycznych tożsamości. W wieku 14 lat już, w tejszej inkarnacji, Dagmara miała bardzo duże spadki energii. Często musiała wręcz leżeć bądź siedzieć, nie była zdolna do jakichkolwiek działań i spędzała całe godziny na oczyszczaniu swojej energetyki, żeby sobie pomóc w takim normalnym funkcjonowaniu. Jak widzisz tutaj tę kwestię? Spadki energii były związane z jej dzieciństwem, też z podłączeniami, jakie były, z energiami, które były przyssane do jej domu. Właściwie te energie tworzyły jej dom. Te energie były jej obce. Nie potrafiła wtedy dobrze przed tym bronić, więc one wysysały z niej energię. Wysysanie energii było takie nagłe, niestopniowe. Działo się tak dlatego, że nie potrafiła się chronić, ale też była otwarta. Miała oczekiwania względem członków swojej rodziny. I tutaj miała po prostu takie pootwierane kanały. I w zamian szły takie właśnie rzeczy. Ona miała dobrą intuicję, to też mówiła jej dusza o tym oczyszczaniu. No i się oczyszczała, ale to był też moment, kiedy tworzyły się na bazie jej doświadczeń, tworzyły się te nakładki, te tożsamości, jakby informacyjnie takiej osoby, która nie ma dostępu do swojej energii, która jest na tyle osłabiana, żeby Dagmara w swoim dalszym życiu uwierzyła, że musi tej energii gdzieś szukać, gdzieś ją pobrać, skądś na zewnątrz, coś jakby odblokować, coś przepracować, gdzieś po to sięgnąć. Tak jakby ona nie mogła mieć dostępu i musiała sobie zasłużyć na ten dostęp do energii. Około 20 lat temu Dagmara udaje się do pewnego egzorcysty, mistrza Reiki Maga, który trawia nad nią jakiś rytuał. Dagmara podejrzewa tą czarną magię w tym wszystkim. Polegało to na tym, że musiała leżeć nago. Ten pan wbijał jakieś tam noże w jej energetykę wokół jej ciała. Pyta Dagmara, co on jej takiego zrobił. Widzę bardzo silne opętanie demoniczne postaci z rogami typu Baal, Molo, jakiś taki hołd składany Saturnowi w głębi tego człowieka i bardzo silne włączenia. Co on zrobił? Mniej niż mógł, dlatego że dusza Dagmary też pewne rzeczy tutaj zahamowała. Ale była w rozpaczy po tym rytuale i w smutku głębokim. Tak, dlatego że to była taka próba oddzielenia jej, jakby podzielenia jej osobowości i stworzenia takich luk, poprzez które te demony, które były w nim i wokół niego, mogłyby wyciągać jej duszę z niej samej. Te wszystkie machania nożem, to było tak jakby siekanie jej energetyki. To ciało eteryczne miało zostać pokiereszowane. To się nie udało, natomiast ona się czuła po tym wszystkim też jakoś tak jakby upokorzona. Czuła się źle. Tam ona utraciła bardzo dużo energii. Natomiast nie została oddzielona w taki sposób pod duszy, w jaki oni planowali, w jaki on by planował. On nawet jej proponował akty seksualne, na które się Dagmara nie zgodziła. I to już jest kolejny taki przypadek takiego maga, którym zgłasza się tutaj do nas klientka. Te byty potrzebują, wybierają sobie takich mężczyzn po to, żeby za ich pomocą pobierać energię seksualną od kobiet, żeby upokarzać kobiety, żeby robić z nich ofiary. Obserwując osoby, które nas przychodzą, to jest dosyć powszechne. Ale co w ogóle podkusiło Dagmarę, żeby się tam do niego udać? Ona mówi, że znalazła go gdzieś tam na internetach, bo to był znany w tamtym okresie pan.
które takie praktyki uprawiał, pomagał w cudzysłowie ludziom? Z jednej strony właściwie to była taka decyzja, którą podjął jej umysł poszukujący. Tutaj nie było jakby w tym duszy. To nie dusza ją tam popchnęła. To była taka chęć. To jest trochę tak, jakby umysł jej mówił, że ona potem zdobędzie też jakąś moc. Coś takiego się wydarzy. To jest tak, że zawsze umysł będzie nas namawiał do tych rzeczy, żebyśmy zyskali jakieś umiejętności, że to jest takie łatwe. Jakąś moc, coś na nas spłynie, jakaś obfitość, coś takiego. Natomiast tutaj nic takiego się nie wydarzy. Najpierw musimy połączyć się z własną duszą. Najpierw musimy się oczyścić. Pracować nad odnowieniem połączenia, nad tym, żeby te połączenia aktywować, albo je jakoś tam bardziej wytworzyć i żeby jakby przenieść się z tego umysłu, w którym tak mocno tkwimy, do naszego serca. Po latach Dagmara próbowała wycofywać swoją zgodę na to całe zdarzenie. Się zastanawia, na ile to jej się udało, bo chce tutaj w tym momencie całkowicie się z tego oczyścić. Te własne jej próby, na ile były skuteczne wycofywania się z tego energetycznego? Tak na 50%, bo to jest tak, że takiej decyzji podejmuje umysł. To się dzieje poprzez silny kontakt ze swoją duszą. Wtedy, kiedy ona jest gotowa zbliżyć się do swojej duszy, porzucić swoje programy, te wszystkie tożsamości, które jej mówią, jak jest, a to nie jest prawda, to wtedy przestają jakby też automatycznie obowiązywać różne pakty. To też ezoteryka nam mówi, że wycofuje zgodę, że tutaj jest jakiś pakt, że teraz nie wyrażam zgody na coś. To jest jakaś manifestacja oczywiście, natomiast jeżeli chcemy, żeby to miało naprawdę taki efekt czyszczący, to musimy bardzo silnie poczuć swoją prawdziwą energię. Musimy sobie przypomnieć i odczuć to, kim jesteśmy poza tą grą. A propos różnych praktyk też ezoterycznych. W 2017 roku Dagmara poddała się zabiegowi scalania czakr w kryształ w okolicy serca przez znaną osobę, która to robi w Polsce. I faktycznie miała takie poczucie, że to jej troszkę pomogło, bo była taki bardzo głęboki spokój po tym zabiegu, ale jednocześnie bezpośrednio po zabiegu pojawiały się duże agresje ze strony ludzi w jej kierunku. Jak widzisz ten cały proces tego usuwania czakr? To była bardzo silna ingerencja. W ogóle wszelkie kryształy w sercu zawsze są ingerencją, ponieważ jest to taki wytwór Matrixa, który ma oddzielić, no dlatego idzie do serca, ponieważ w sercu, ale nie w czakrze, nie mówimy w ogóle o żadnych czakrach. Czakry też są związane z Matrixem. To są takie wtyczki do Matrixa. Matrixa do nas, jakby do naszego ciała. Te kryształy są czymś, co mają oddzielać nas od własnej duszy. Jednocześnie pobierać energię z duszy do tego kryształu, a kryształ do kogoś należy. Ta energia ma trafiać gdzieś indziej. Tutaj w tej grze chodzi głównie o odebranie nam duszy. Dlatego, że tylko wtedy, jeśli nam zostanie odebrana dusza, nam fizycznym, jeśli by im się to udało, to te istoty zapewniają sobie tą darmową energię. Wtedy dusze nie będą miały w sobie potencjału wyjścia, zamknięcia tej gry. Zapewnimy nieśmiertelność tej grze, innym bytom, pasożytom. Fajnie się czuła po tym zabiegu, czuła taki spokój. Fajnie się czuła, bo na chwilę się zamroziła. Ja to widzę tak, jakby miała ten spokój, który w sobie czuła. Był trochę takim wynikiem jakby takiego zaprogramowania umysłu, że coś takiego się wydarzyło, ale mi to przypomina taką tabletkę przeciwbólową albo taką na uspokojenie silniejszą, którąśmy brali przez jakiś czas. I on też spowodował, żebyśmy się czuli lepiej, ale czuła się lepiej po to, żeby nie dostrzegać negatywnych zmian w jej energetyce i w jej ciele fizycznym. Jakbyśmy mieli znieczulenie u dentysty, on nam w tym czasie nie wyrywa zęba, my tego nie czujemy, ale mamy wyrywany ten ząb. A tutaj się działo inne wyrywanie, ale w znieczuleniu. A dlaczego ludzie reagowali po tym zabiegu na Dagmarę agresją? Bo w tym krysztale był taki zapis. On miał w sobie zapis, które wymuszą na innych ludziach, bo my reagujemy, jakby najpierw idą zapisy w tych hologramach i jacyś ludzie mają zapisy, my mamy zapisy i to jest dlatego na przykład jedna osoba mówi, że jest ciągle lekceważona przez innych, a jedna jest ciągle podziwiana, dlatego że są takie zapisy. I w tym momencie, kiedy Dagmarze doszedł taki zapis, że ona jest ofiarą i ma doświadczać tego typu agresji, bo to w niej będzie wywoływało coś, co lubi ten kryształ i doenergetyzowywało tę instalację, ci ludzie po prostu tak reagują.
reagowali, to było poza ich świadomością. Odczucie, impuls, tak jakby taki impuls elektromagnetyczny, elektryczny i reakcja, impuls, reakcja i w taki sposób reagowali. W 2021 roku Dagmara przeszła bardzo poważnie słynną chorobę świata. Nie miała typowych objawów grypy, ale czuła się dziwnie na poziomie układu nerwowego i energetycznie. Miała wtedy też bardzo wysoką temperaturę. Co się wtedy działo w organizmie Dagmary? Ta choroba była też głównie chorobą informacyjną, taką chorobą, która się rozprzestrzeniała poprzez instalowanie nam w świadomości pewnych informacji, pewnych danych, ale też w ciele pewnych sztucznych, może lepiej tego nie nazywać, żeby tu nie było problemów z nagraniem, ale różnych, powiedzmy, sztucznych cząsteczek. I ona zareagowała na tę chorobę właściwie tak, jak ta choroba, czym ta choroba była. Ona była takim atakiem na nasz też układ nerwowy, próbą instalowania w naszym ciele syntetycznych elementów, które mają usztucznić jeszcze bardziej nasze ciało, bo to oddziela od duszy, to oddziela od siebie, to oddziela od świadomości, jednocześnie szykuje nas na przyjęcie różnych implantów, które za jakiś czas będą nam podane do ciała, do mózgu, do umysłu. I ona zareagowała po prostu w taki sposób. Natomiast jej organizm, też ta wysoka gorączka była obroną jej ciała przed tym, co się działo. W trakcie tej choroby ona mówi, że przestała nagle odczuwać ten kryształ w sercu i była taką pustkę energetyczną, jakby nie miała ciała energetycznego. Bo to jest to oddzielenie od siebie. Nie odczuwała tego kryształu, dlatego że odczuwała już coś innego. Odczuwała przede wszystkim to, przyczynił się do tego ten kryształ. Odczuwała to, że jej dusza została jakby trochę odepchnięta w stronę pleców i trochę tak jakby wyciągnięta, nie wiem, jak to powiedzieć, o pół głowy na Dagmarę, czyli nie była tak jakby w pełni w jej ciele, ale była trochę przesunięta. I ona zaczęła odczuwać to, że jej duszy jest w niej mniej. Pani lubi sztuczności. Wszystko, co my przyjmujemy do ciała i to jest sztuczne, dlatego te preparaty różne, bo my mówimy, że to mamy oddzielić nas od duszy. Ale tu chodzi o to, że to, co jest tak sztuczne, syntetyczne, jakby wypycha duszę. Dusza się nie odnajduje, kiedy nasze DNA zostaje modyfikowane. Dusza przestaje się identyfikować z tym DNA i to powoduje wypchnięcie. To, że dusza się zaczyna czuć źle w sztucznym, syntetycznym ciele. I dlatego, kiedy oni będą chcieli nas usztucznić, zrobić z nas jakieś bioroboty, czy jeszcze nie wiadomo co, usztucznić nasze ciała, to też dlatego, że dusza nie będzie chciała w takich ciałach przebywać. To wszystko pomimo faktu, iż Dagmara nie przyjęła w ogóle preparatu, czyli to sam ten wirus informacyjny wystarczył tutaj, tak? Tak. Dagmara, czując tę pustkę właśnie energetyczną, postanawia, że powinna pozbyć się tego kryształu z serca i chce cofnąć ten proces scalania czakr. I przez telefon jej koleżanka energoterapeutka robi tam na niej jakieś operacje, pomaga jej i mówi, że widzi jakieś zaczątki ponowne tych czakr, takie malutkie, jakby one wracały. Jak widzisz tutaj ten proces? Trudno mi powiedzieć, co na tamten moment widziała energoterapeutka. Dagmara cofnęła sobie to, co się wydarzyło w 60%, nawet tak 67%. Natomiast teraz w trakcie tej sesji, ale pomocą silną swojej duszy, jeśli jakby dusza jej mówi, że ona się zdecyduje iść za duszą, a nie za umysłem, bo inaczej dusza nie widzi sensu w oczyszczaniu nas, bo to jest dla niej po prostu tylko strata energii, która tak naprawdę później okazuje się, że jest błędnym kołem. Więc wtedy, jeśli Dagmara będzie na to gotowa, to oczyści, to wszystko oczyści, to wszystko zniknie z jej przestrzeni. Ale ty w tym momencie w energetycznym ciele Dagmary widzisz czakrę, bo jakieś zaczątki tych czakr ponownie? Ja nie widzę, żeby w ogóle te czakry wtedy były usunięte. Ja widzę raczej tak, jakby było dokonany jakiś taki chaos. To nawet nie jest jakieś usunięcie, to jest tak, jakby one były poprzesuwane w jakiś dziwny sposób, chaotyczny. Kryształ nadal jest. Z momentu tej choroby, którą przeszła, nagle zaczęły się pojawiać różne niefajne stany zdrowotne. Przede wszystkim jej ciało zaczęło puchnąć i boleć, zaczęło sapać i bardzo się męczyć. Ciało, które jest inteligentniejsze od naszego umysłu, od naszego mózgu, który myśli, który kalkuluje, ale tak naprawdę nic nie wie. Ciało wie znacznie więcej, ciało czuje, ciało ma
silne połączenie z duszą. Dusza często nam poprzez ciało dużo rzeczy pokazuje, poprzez umysł jest trudniej jej. Chce się pozbyć wielu rzeczy, które zostały w Dagmarze zainstalowane, wrzucone w jej ciało, te różne syntetyczne rzeczy, kryształy, pocięcia nożem. Tutaj jest dużo takich rzeczy, plus są ingerencje świetlistych istot, które też mocno są przyssane do Dagmary w różnych częściach jej ciała. Serce, żołądek, kręgosłup, gardło kierują jej uwagę na rzeczy, które nie są związane z Dagmarą. Ciało też się chce pozbyć tych sztucznych tożsamości, nakładek. I mówi mi dusza Dagmary teraz coś takiego, że to wszystko sprawia, że Dagmara nie żyje swoim życiem, że spotykają ją rzeczy, które nie są jej wydarzeniami, które nie są jej doświadczeniami. Chaos, te sztuczne tożsamości, wikłają ją niekończące się historie, a Dagmara jest gotowa, bo ona jest bardzo silna na poziomie energetycznym. Jej dusza teraz jak pokazuje się poza Matrixem, to tak jak to dusze. Trudno mi powiedzieć, bo są tam kolory, których ja wcześniej nie widziałam. Jest mnóstwo kolorów, jest to bardzo potężna energia. Ale mówi, że w momencie, kiedy schodzi do Matrixa, tutaj my jakby oddajemy bardzo dużo swojej mocy, zostawiamy tam. A chodzi o to, i mówi to Dagmarze, żebyś wzięła sobie więcej tej mocy, bo możesz. Tylko nikt ci o tym nie mówi, nikt ci o tym nie powiedział. Chcą cię ograbić z tej niewielkiej mocy, jaką tu masz, ale nie dość, że możesz nie pozwolić na ograbianie siebie tutaj, to jeszcze możesz sięgnąć po znacznie więcej. Tylko musisz wiedzieć, że możesz. Nie wiesz, wy nie wiecie, że możecie sięgać po więcej. Nie sięgać po coś w Matrixie, po dom, po pracę, po obfitość, po pieniądze. Nie, najpierw się sięga po moc swojej duszy. Jeszcze a propos dolegliwości fizycznych, tylko wymienię tutaj po kolei, a ty tylko powiesz, czy mają związek one z tym, co powiedziałaś przed chwilą i z tymi sztucznymi cząstkami. Ból całego ciała? Tak, to są te sztuczne tożsamości, ale to jest też dzieciństwo. Tam zostały w ciele takie rezonujące kulki. Dagmara próbowała to w różny sposób przepracować, ale tylko i wzmacniała, bo nadawała znaczenie rzeczom, które były ciężkie dla jej umysłu, ale były tylko rolą, którą odegrała ona razem z swoją mamą na przykład. Wybaczanie na przykład, tak? O tym też mówisz? Przepracowywanie żalu, złości do matki? Bo wybaczenie to jest trochę taki, by sobie powiedzieć, że to, co się wydarzyło, nie miało znaczenia. Czy miało, bo Matrix tak postanowił doświadczyć Dagmarę, ale też to jest z drugiej strony jest tak, że jej matka była narzędziem w rękach Matrixa. Oczywiście, też możemy powiedzieć, że okej, to jedna matka będzie narzędziem, się na to zgodzi, inna nie. Ale to jest już po stronie. To jest tak, jakby jej dusza mówi, zostaw to. Zostaw tych ludzi. Wyrzuć ich ze swojej przestrzeni, bo inaczej nie dorośniesz do tego, żeby sięgnąć po swoją energię, którą masz w zasięgu ręki, tylko musisz wiedzieć, chcieć wiedzieć i rozumieć, jak to zrobić. Czuć, jak to zrobić. Arytmia. Istota świetlista i kryształ. Prawie pół roku bolały ją zęby. Tu widzę jakieś ubytki energetyczne, które powodują jakieś braki w organizmie, jeśli chodzi o mikroelementy. Reakcja organizmu na brak takich substancji, ale to głównie widzę jako pierwiastki, mikroelementy, tak jakby miała sobie Dagmara uzupełnić to. Problem z układem trawiennym i tutaj mamy całą listę. Trzustka, śledziona wątroba, jelito, cienkie i grube. To są sygnały z ciała. To są sygnały z ciała, które próbują wyrzucić, które ciało nie chce, dusza nie chce tych ingerencji, implantów, ale też emocji, prób, które Dagmara podejmuje, żeby je wyrzucić z siebie. Też jest bardzo dużo cały czas połączeń z jej rodziną i z energiami związanymi z tą rodziną. Dagmara też oczywiście szukała różnych rozwiązań u lekarzy akademickich, jak i u naturopatów. Próbowała też różnych diet, między innymi diety całkowicie roślinnej. Dlaczego nie za bardzo tutaj była dla niej odpowiednia? Dlatego, że najważniejszy jest teraz porządek energetyczny. Dusza mówi, że jeśli Dagmarze pomogłaby dieta roślinna albo dieta mięsna albo jakakolwiek, to nie byłby to dla niej impuls, żeby zajrzeć tam, gdzie są takie instalacje i takie podczepy, które bardzo silnie pozbawiają energii, żeby zrobić porządek ze swoim mentalem. Ciało jest jej takim barometrem.
ciało jej wskazuje, co jest nie tak. I ciało wskazuje nie na to, że ona ma złą dietę. My czasami myślimy, że to jest problem, bo jest dieta. Oczywiście dieta jest bardzo ważna, ale jeśli jesteśmy w bardzo dużej świadomości, jeśli jesteśmy świadomymi, nie lubię tego słowa istotami, bo to różne istoty, to jest trochę takie natchnione ezoterycznie, ale jeśli jesteśmy świadomymi tutaj, nie wiem, ludźmi, postaciami, energiami, to nie będzie wielkiego wpływu na nasz organizm, albo nawet żaden, jeśli na przykład zjemy coś bardzo, nie wiem, sztucznego czy niezdrowego. Natomiast jeśli tego nie mamy, to możemy być na super zdrowych dietach i mieć ciągle te same dolegliwości. Pierwsza jest zawsze energetyka. Co noc? Bóle kręgosłupa? Tam jest po prostu mało energii. Pobierane było dużo energii. W wieku około 20 lat Dagmara widziała różne postaci, jakieś duchy. Z pomocą przeszło ostatnie namaszczenie. Nic nie pomogło oczywiście. Są kolejne rzeczy, gdzie cały czas jest to samo, cały czas jest to zamach na energetykę. Są to próby wciągnięcia jej w świat istot świetlistych i zresztą konsekwencje właśnie są do dzisiaj w postaci tych istot, które tam wokół niej się kręcą i te, które wymieniłam. Czym w ogóle jest ten sakrament ostatniego namaszczenia? Jak to widzisz energetycznie, co tam się dzieje? To jest zablokowanie świadomości w taki sposób, żeby po tej tak zwanej śmierci, czyli po tym przejściu, opuszczeniu przez ciało eteryczne czy duszę tutaj tego ciała fizycznego, wyjścia z tej... Aby nie uciec, żeby pójść tam, gdzie oni chcą, żebyśmy poszli, żebyśmy zostali schwytani bardzo łatwo. Widzieli ten cały tunel, który jest iluzją, jest pułapką, to jest jak po prostu takie lasso. Ten ksiądz jest jak taki chycel, który łapie psy, wykonać jakieś znaki, jeszcze bardziej zakontraktować. Tak jak na chrzcie wchodzimy w coś, tak tutaj, żeby jeszcze przypieczętować nasz koniec. Dagmara chciałaby się w tej sesji też uwolnić od pieczęci właśnie ostatniego namaszczenia, chrztu i bierzmowania. Czy dusza tutaj podejmie się tego typu czynności? Tak, bo dla duszy to jest bardzo proste. Jeśli my nabieramy świadomości nie tylko tej, czym to było, ale też tej, kim jesteśmy na poziomie duszy, jaką mamy moc, jaką mamy energię. I jakkolwiek Matrix nie próbowałby tu fikać i robić nam psikusów, to zawsze jako dusza jesteśmy tutaj silniejsi. Nie jesteśmy silni, jeśli zaczynamy w siebie wątpić. To wtedy wchodzi Matrix. Zarówno mama, jak i babcia Dagmary były fanatyczkami religijnymi, zachowywały się czasami jak obłąkane. Dagmara próbowała pomagać mamie poprzez oczyszczanie energetyczne, nic nie pomogło i tutaj jeszcze pyta, czy jest coś, co może zrobić, aby pomóc mamie? Tak, jest taka rzecz, uwolnić się i zapomnieć o jakiejkolwiek chęci pomocy. Jest to wybór jej mamy i ona nie jest w stanie tego zmienić. Kiedy to poczuje? Kiedy pozbędzie się tego programu, bo to jest taka kokreacja, jej mama ma program, będziesz mnie wyciągać, a ja tym bardziej będę wariować i będę coraz bardziej fanatyczna, a ty będziesz z tego powodu cierpieć, będziesz się czuła słaba, będziesz się czuła rozczarowana tym, jaką masz matkę. Więc jeżeli Dagmara wyjmie z siebie ten cały program wyciągania matki, też do niej żalu, takiego zmarnowanego dzieciństwa i potraktuje to jako jedno z kilkuset, Dagmary 962 życia, to poczuje się tego wolna, ponieważ ona na poziomie duszy nie ma żadnej matki, duszy nie mają matki. Dusze się umawiają z innymi duszami, z ciałami eterycznymi na odgrywanie tutaj różnych ról, w różnych konfiguracjach. Ona na poziomie duszy jest całkowicie wolna, niezależna od nikogo i może swoją energię, uwagę przekierować na rzeczy, które będą ją budować, a nie osłabiać. Jedyną pomocą dla jej matki, a tak naprawdę dla niej, jest wrzucenie z siebie programu pomocy, naprawiania, zmieniania. Przejdźmy teraz do byłego partnera. Poznała go Dagmara w wieku 16 lat i w tym związku tkwiła przez 14 lat. Dagmara związała się z tym chłopakiem tylko dlatego, że on na początku bardzo często jej się śnił i dla niej był to taki znak, że oni są sobie przeznaczeni. Cały czas w tym związku miała wielkie obsesje w stosunku do tego chłopaka i chciała od niego odejść, ale bardzo nie potrafiła tego zrobić. Jak widzisz tutaj postać tego chłopaka w życiu Dagmary? Była to postać, był to chłopak wystawiony jej przez kontrolerów. Tak miało być, że mieli się spotkać. Dagmara się opierała, więc były jej nakładane sny. Sny takie, które było czymś w rodzaju takiego wrzucania slajdów do umysłu w tym momencie, kiedy my śpimy, regenerujemy, kiedy nie jesteśmy świadomi. Postać tego chłopaka była wykorzystywana przez byty do tego, żeby ją nakłonić do tego, żeby ona była z nim. Obsesyjne myśli, uczucie zakochania to nie są odczucia jej duszy. To jest coś, co zostało jej wdrukowywane. Często zakochanie, jakieś tam motyle w brzuchu, obsesje, tęsknoty za kimś, bo nie rozróżniamy tego, że to jest
tylko i wyłącznie efekt różnych zmian hormonalnych w naszym ciele. Jest to sztucznie wytwarzane po to, żeby w coś wplątać. I tak to było u Dagmary. I tutaj też widzę jedną z tych nakładek, która miała w sobie jaką informację o przeżyciu takiego związku, gdzie widzę, że jakby nie ma głębi, a jest jakiś rodzaj toksycznego uzależnienia. I to też było dlatego, żeby Dagmara poprzez osobę bliską, bo gdyby Dagmara poznała kogoś, kogo by naprawdę kochała, łatwiej by było jej się pozbyć różnych rzeczy. A kiedy ten związek jest tylko taką atrapą, ale dostarcza wielu emocji, chodziło o jej uwikłanie. I tam jest wśród tych nakładek taka informacja o uwikłaniu. Uwikłaniu w matkę, w te różne procesy ezoteryczne, pierwszego chłopaka. A dlaczego on śni jej się cały czas po dziś dzień, prawie codziennie? Bo ingerenci potrzebują jej uwagi i energii. Ona też się zastanawiała, bo myślała, że to było jej przeznaczeniem, ten związek, ale też myślała, że może znali się z innych, żyć z innych wymiarów, czy widzisz wspólne życie z tym chłopakiem? Czy to było tylko ktoś jednorazowo podstawiony tutaj, w tym życiu? Ja widzę taką scenę w jakiejś wiosce rybackiej. To jest jakiś kraj azjatycki. Wyspa japońska. Ona tam jest dziewczyną, on jest rybakiem czy synem rybaka. Nie są razem, dlatego że dzieli ich status materialny i ona ma wyjechać na studia, on ma być dalej, zajmować się tymi połowami. Ona się nawet lekko jakby tak nim zakochuje, to ona podejmuje decyzję. Tam nie ma jakiegoś srogiego ojca, który ich rozdziela, czy matki. To jest tak, że ona sama czuje, że on nie jest dla niej. Dostrzega coś takiego w nim dobrego, widzi, że on jest w niej zakochany, ale wie, że to nie jest ktoś, przy kim ona będzie szczęśliwa, z kim będzie budowała coś, co będzie ją rozwijać, wzmacniać. Zawsze będzie w swoim świecie, takim jak ona to wtedy nazywa trochę ograniczonym, a ona miała apetyt na więcej w życiu. A jak widzisz postać w życiu Dagmary, tego stalkera? Przez 2 lata jej się naprzykrzał, nawet ją tam podduszał. Powiedział, że jeśli z niej nie będzie, to on ją zabije i w pewnym momencie przestało w ogóle na czymkolwiek zależeć. Już tak może powiedział, bo okej, to mnie zabij, bo i tak z tobą nie będę i on wtedy odpuścił. Zniknął problem, jakby nigdy nic. Taki biorobot. Ale po co to doświadczenie? No, żeby ją przestraszyć, żeby miała takie doświadczenia, żeby była gnębiona. To było trochę tak, że ona się bardziej utrzymała też tego chłopaka swojego przez tego typu doświadczenia, tak jakby miała do kogo uciekać. Dlaczego, kiedy ona już postanowiła, gdy było jej wszystko jedno, była gotowa nawet umrzeć, to nagle problem zniknął? To jest często tak, że gdy się poddajemy, gdy przestajemy z czymś walczyć, to nasz problem znika z naszego życia. Jak było tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o Dagmarę? To właśnie pokazuje iluzję tych rzeczy, w których jesteśmy. Iluzję strachu przed czymś. W momencie, kiedy mówimy, okej, dobrze, to niech się teraz wydarzy wszystko, to się nie wydarza. Bo te rzeczy mają się nie wydarzyć, one mają nas straszyć. Mamy się bać, że zostaniemy biedni, że zachorujemy, że umrzemy. Nie zrobimy sobie badań, bo jeszcze coś złego wyjdzie. Albo że gdzieś tam nie pojedziemy. Nie spróbujemy czegoś, bo ktoś nas wyśmieje. I później idziemy w taką sytuację i się okazuje, że to wszystko to były takie właśnie wyrzut tego umysłu do naszego mentalu, w naszą głowę, żeby nas trzymać. Matrix, ingerencje, ten cały sztuczny tutaj świat uwielbia, kiedy my nic nie robimy, kiedy jesteśmy w stagnacji. Oczywiście robimy, czyli jeździmy do pracy, wykonujemy to wszystko, im spłacamy kredyty, mamy jakieś bolączki, to jest dla nich oczywiście fajne, ale nie robimy niczego, co zmienia naszą rzeczywistość. Czyli jesteśmy w takim uśpieniu, stagnacji, w hipnozie tak naprawdę w ciągu życia. Jak widzisz obecnego partnera Dagmary? To są ostatnie dusze, znali się z innych wcieleń, bo mówi Dagmara, że jest nieszczęśliwa. W końcu ktoś pojawił się w jej życiu w 2004 roku, kto jest dla niej odpowiedni. Widzę, że mieli kilka wspólnych żyć. Jedno było północ Włoch, góry. Tam mieli posiadłość, gdzie wytwarzali sery, sprzedawali jakieś mięsa, gdzie uprawiali ziemię. To było gdzieś bliżej północy Włoch. I chyba też były wina. I prowadzili sobie właśnie takie życie blisko natury. Zarabiali na takiej pracy fizycznej, ale związanej właśnie z żywnością, z hodowlą, z rolnictwem. Widzę też wojnę, Anglia. Dagmara była kobietą, jej mąż był mężczyzną i spotkali się w Anglii w czasie II wojny. Byli Polakami. Ale tam oni byli bardzo długo rozłączeni właśnie przez tę wojnę, ale udało im się połączyć. Bardzo zapragnęli zamieszkać na wsi i znalazły się na to środki. W początku wszystko szło bardzo ładnie, ale w pewnym momencie pieniądze się skończyły. Dagmara się zastanawia, co zablokowało tą obfitość w jej życiu. Czy są jakieś ślubowania, ubóstwa lub kontrakty na ubóstwo? Nie, ingerencje to zablokowały, ponieważ nie chcą, żeby Dagmara była szczęśliwa, żeby Dagmara realizowała to,
czego naprawdę pragnie. To po co w ogóle pojawiły się te pieniądze na początku? To było wskazanie od jej duszy. Jej dusza jej to ułatwiła. Oni wspólnie wykreowali pomysł, ale później jakby widzę, że w trakcie pojawiają się różne wątpliwości, mental się bardzo włącza, generuje różne rzeczy, podpowiada, generuje lęki i w tym momencie to jest właśnie takie wzmocnienie ingerencji, podjęcie jakichś takich decyzji trochę niewłaściwych. To jest też związane, jak teraz widzę, z tym ich życiem włoskim, bo oni tam mniej więcej podobnie żyli do tego, jak chcieliby tutaj żyć. To jest oczywiście bardzo w ich zasięgu, tylko Dagmara musi patrzeć we właściwą stronę, w swoją stronę do siebie. No właśnie spełnili swoje marzenie tutaj o tym sadzie owocowym, daje im to dużo radości, czyli tam też byli z tych Włoszech w cudzysłowie rolnikami, tak? I tutaj jakby przenieśli sobie tą potrzebę. Mhm. To jest bardzo, bardzo silna potrzeba duszy Dagmary, to jest jej i ona powinna robić wszystko, żeby realizować to, co ona czuje w sobie. To jest ta różnica, kiedy ona czegoś chce, a to wszystko, te wszystkie wątpliwości, jakieś inne pomysły, które realizuje, generuje w niej mental. I właśnie ona po tym, jak bardzo pragnęła mieć ten sad, może poznać, czym jest pragnienie duszy. Czyli po tej sesji, jak tutaj już się oczyści, nawiąże ten kontakt z duszą, można powiedzieć, że dusza będzie ją dalej wspierała, tak? A propos tego domu i tego typu pomysłów. Tak, my się fokusujemy też, że to jest taki dom czy inny. Dusza jakby mówi, że w tym momencie może być każdy dom, wszędzie. Natomiast cały pomysł, cała idea takiego życia jest bardzo słuszna, ale ona też jest słuszna wtedy, kiedy Dagmara się oczyści. Bo to jest trochę tak, że dusza w pewnym momencie też pewnych rzeczy nie wspiera, kiedy wie, że i tak nie będzie wysłuchana. Bo czasami to jest tak, że spełnienie naszych potrzeb, czyli nie wiem, potrzeb duszy, kiedy oni się wprowadzają do tego domu, kiedy mają ten sad, może trochę taką uśpić czujność. Na przykład Dagmara nie podjęłaby decyzji o tym, żeby pozbyć się istot świetlistych, żeby usunąć sobie ten kryształ i zaczęłoby dziać się w jej życiu. No bo by była sielanka na wsi, tak? I by się żyło fajnie, by nie było może problemów, żeby tutaj... No właśnie ta sielanka by się mogła skończyć różnie, dlatego że jeżeli nie pozbywamy się tych ingerencji, to te sielanki mogą mieć później też tragiczne zakończenie, bo zostawiamy sobie takie możliwości. A to pytanie Dagmary, czy są jakieś śluby ubóstwa, czy jest zablokowana obfitość jakimś kontraktem? Nie, jest zablokowana obfitość jej energii, obfitość jej duszy, kontakt z jej duszą, a to się przekłada na brak obfitości. Dagmara pyta, czy ma wgrany program pomocy ludziom z problemami, z różnymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonymi intelektualnie i tak dalej, do tego stopnia, że nawet bloku, w którym mieszkają osoby tego rodzaju. Jak to widzisz tutaj? Tak, jest taki zapis, ponieważ ona w otoczeniu też tych osób jakby to wszystko powoduje, że ona inaczej myśli o sobie, że jej myśli są skierowane w inną stronę, że jej energia się zagęszcza, dociąża. To są historie, które przyciągają do niej te nie jej tożsamości, te nakładki. To jest tak, jak dusza powiedziała, że ona żyje nie swoim życiem, nie swoimi wydarzeniami, że to nie jest kompatybilne z jej energią, to jest kompatybilne z tymi lepsze tożsamościami czy zapisami i tak właśnie jest w przypadku tych ludzi, ponieważ to nie jest jej bajka, to nie jest jej historia, to nie jest jej przeżycie. Ona chciałaby prowadzić lekkie, sielskie życie na wsi. Widzę jakąś formę ćwiczeń, gimnastyki, gotowania, spotykania się z ludźmi w innych okolicznościach, jedzenia na dworzu w letni dzień. I to są takie rzeczy, które ona by chciała, a nie to, co widzi na przykład na klatce, jak wraca do domu. Ona nie chce mieszkać gdzieś, jest klatka schodowa, chce mieć ogród. Próbowała w pewnym momencie zmienić pracę, podjąć jakiś inny kierunek, ale jakby była w ogóle zablokowana na cokolwiek innego, to przez te nakładki, tak? Tak, przez nakładki, przez zapisy. To jest właśnie taka blokada Matrixa, taka, którą sobie nakłada i wtedy my czujemy się zablokowani. Nie możemy zrobić kroku do przodu, w bok, nigdzie. Natomiast to jest iluzja, jej dusza też mówi teraz, że to jest iluzja, że trzeba ten krok robić mimo wszystko. I to jest tak jak z tym mężczyzną, który ją prześladował. W momencie, kiedy powiedział, okej, to możesz mnie zabić, on się wycofał. I tak samo jest tutaj. Czujemy się zablokowani i ulegamy temu zablokowaniu. Ale w momencie, kiedy idziemy jednak dalej, bo zaczynamy rozumieć, że ta rzeczywistość to jest ciąg cyfr, kod binarny, to jest nierzeczywiste, więc możemy tutaj wszystko jako istoty rzeczywiste i możemy i tak iść dalej, mimo że wszystko nam mówi, że mamy blokadę. I wtedy Dagmara zobaczy, jak mimo wszystko pójdzie dalej, że wcale nie jest zablokowana, że to była iluzja. I kolejny punkt, Dagmary całe życie czują duże napięcie seksualne. Często bardzo utrudnia mi to życie. Przyczyna tego problemu? To jest implant w głowie i jest też
efekt jednej z tych nakładek, taki, które mają koncentrować w jakimś obszarze jej życia, ale odciągać uwagę od jej serca. Ona ma w ten sposób też generować energię dla istot ingerujących z nią. Jeszcze takie pytanie. Gdy omawiałyśmy punkty, pytałaś Dagmarę o sposób, w jaki oczyszcza mieszkania i ona powiedziała nam, że chodzi tam o jakieś częstotliwości i ona to nazwała jakoś, zdaje się, cyklonem. Dlaczego o to zapytałaś i jak widzisz w ogóle tą technikę? W momencie, kiedy ona po to sięga po coś, co przynoszą jej istoty i przede wszystkim ona pewne rzeczy z tych mieszkań wyrzuca, ale instalują się poprzez ten cyklon nowe, ale ten cyklon tak naprawdę dotyka jej energetyki, bo wszystko zewnętrzne, z czego korzystamy, no tutaj nie ma nic za darmo, więc jeśli korzystamy z takiego cyklonu, to zaczyna też korzystać z nas. I nie ma niczego zewnętrznego, żadnego cyklonu, który w swoim założeniu miałby bezinteresowne intencje, że coś oczyści. Wszystko sprowadza się do tego, że my możemy tylko oczyścić sami siebie. Czy Dagmara może oczyszczać mieszkania innych? Nie, raczej. Może im wskazać, jak oni sami, jeśli chcą, mogą oczyścić mieszkanie, albo ewentualnie jak mogą się wyprowadzić, jeśli nie chcą tam mieszkać, bo są miejsca, których nie warto oczyszczać, bo są dla nas, nie są jakoś super korzystne. To jest tak, że właściwie tutaj też dusza mówi Dagmary, że ona ma w sobie bardzo silną energię, ale to jest energia jej, energia oczyszczająca. Jej dusza mówi, że nikt jej nie powiedział o tym Dagmarze fizycznej, chociaż jej dusza wielokrotnie dawała jej takie sygnały, dawała jej takie znaki, że Dagmara ma bardzo silnie oczyszczającą własną energię i że to jest jak taki potężny strumień z deszczownicy, z prysznica. Tak jakby wchodziła pod prysznic, odkręcała kurek i wyleciała na nią woda. Energia jej duszy jest bardzo oczyszczająca. Ją samą. Zanim przejdziemy do procesu oczyszczania, czy dusza Dagmary chciały pokazać Dagmarze może jakieś jeszcze wcielenia ciekawe, interesujące? W tym życiu obecnym ma bardzo pod górkę, bo tak sobie wybrała. A czy były na przykład jakieś życia bardzo jakieś fajne, lekkie? Tak, było dużo takich żyć i dusza mi pokazuje, że ona właśnie zdecydowała się tutaj na takie życie, które będzie trudniejsze, mając nadzieję, że pokona tę sztuczną tożsamość, tę sztuczną jaźń w taki sposób, że będzie ją na siebie, będzie ją dostawać i będzie ją gniatać. I dlatego też to na siebie wzięła. Miała dużo takich żyć sielankowych właśnie wśród natury. Widzę też ją jako osobę, która okaza starszą panią w Ameryce Południowej. Do niej przychodzą tłumy, przychodzą po okadzenie, po oczyszczenie. Ona ich okaza ziołami, jakimś dymem, coś tam rozsypuje, to jest jakieś zioło, to są jakieś chyba fusy kawy też. Smaruje ich twarz jakimiś fusami. Później bierze te fusy z jakimś własnym solą czy z piaskiem i tego by im peeling ciała trochę. I to wszystko wypędza, mówi, że wypędza. Czy współpracuje z jakimiś bytami, praktykując te różne rzeczy? Ona mi mówi, że właśnie nie, że byty się przyglądały wtedy. Byty się przyglądały, ona nie współpracuje z jednego powodu, ponieważ te byty chciały, żeby ona była bardziej skuteczna. Byty na poziomie wtedy energetycznym przychodziły do niej, często we snach i mówiły jej, że mogą sprawić, że ona będzie bardziej skuteczna, że ona będzie praktycznie, no prawie wskrzesz, albo powodować, że będą szybko znikały jakieś guzy, że to nie będzie tylko takie oczyszczanie eteryczne, ale ona się na to nie zgodziła, nie chciała tego robić. Stwierdziła, że woli mieć taką skuteczność na tym poziomie, na którym ma. Oni też proponowali, że jak ktoś do niej przyjdzie, to oni bardzo mocno wskażą, gdzie na przykład jest guz, albo gdzie jest jakieś schorzenie, albo nerka, która nerka jest gorsza. Natomiast ona wolała się posługiwać tym, co czuła. W tym momencie się czuła to, co czuła i pomagać na takim poziomie, na jakim pomagała, ale nie robić niczego więcej. Mówi, że dlatego nie było ingerencji. Tutaj mówi, że ona pomagała też ludziom w stanach zaburzeń psychicznych, jakichś dołków psychicznych. Im to bardzo pomagało. Było to wypędzanie takich energii, które powodują, że my mamy depresję, jakieś zaburzenia, że jesteśmy atakowani energetycznie. Ona się na tym skupiała. A czy widzisz kraj albo region świata, w jakim wtedy żyła? To jest Ameryka Południowa, Chile albo Argentyna. Są dwa podobne wcielenia. W jednym z nich bardziej to były choroby czy zaburzenia psychiczne, czy jakiś brak równowagi emocjonalnej, gdzie ona też używała szamanizmu. W związku z tym rytuałem tego maga mistrza Reiki, właśnie tego rytuału, ona takie ma podejrzenie, że może miała jakieś wcielenia związane z czarną magią. Widzisz coś takiego? Miała takie wcielenie w Afryce, raz była mężczyzną, raz kobietą. W tym wcieleniu, kiedy była kobietą, praktykowała czarną magię,
magię do momentu, kiedy byłam bardzo młoda. Później zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że ona tego nie chce. W ogóle właściwie zrezygnowała z magii. Ale mówi, że wtedy w tych czasach, w których żyła, właściwie wszyscy się tym zajmowali. Jedni na drugich rzucali jakieś klątwy. No i to pokazuje jak jakieś po prostu wojny czarnych magów, które się odbywały wszędzie. I w pewnym momencie, jako ten mężczyzna w tym innym życiu, że ona też tym zajmowała po to, żeby się móc ochronić, żeby umieć to, co umieją inni. A dlaczego to właśnie Afryka jest tak bardzo naznaczona przez tą czarną magię, bardziej niż inne regiony świata? Ingerencje mają podzielony świat na swoje strefy wpływów. Jakoś ma też to związek z jakimiś złożami, które są pod ziemią. Złożami cennych substancji, pierwiastków, które nie tylko są wydobywane przez takie kraje właśnie zachodnie, które się bardzo mocno eksploatują Afrykę pod tym kątem. Diamenty na przykład? Tak, różne, wykorzystywane teraz do produkcji tych nowych technologii. To nie tylko tak, że oni są bardzo mocno wykorzystywani finansowo, ograbiani z tego, ale to jest też związane z jakąś takim posługiwaniem się mocą. Tylko ta moc, która w Afryce została właśnie przez tę ingerencję wykorzystana dla siebie i ich demonicznych opętań. A jakie widzisz główne ingerencje w Afryce? Bo tak jak się mówi, że na przykład Azja to są modliszki, falinoidy, smoki, to na przykład w Afryce to tam głównie króluje? Widzę reptylian, falinoidów. Przede wszystkim też widzę istoty humanoidalne. I jeszcze takie pytanie ostatnie, ponieważ tam była mowa o procesie namaszczenia ostatniego. Ona to się temu poddała, bo widziała te duchy. Dlaczego widziała wtedy te postaci? Bo one tam były. Dlatego, że miała taką umiejętność, tak? Po prostu widziała to, czego inni nie widzą. W tym sensie też to namaszczenie tak zwane też ją zablokowało na widzenie, bo zablokowało ją na odczucie siebie, bo to nie są też rzeczy, których ona mogłaby się bać. Mogłaby sama sobie wyłączyć takie umiejętności, gdyby chciała. Gdyby nie chciała z nich korzystać, to po prostu by przestała to widzieć. Gdyby chciała, to by widziała. Nie musiała się tego bać w żaden sposób, natomiast nikt jej wtedy tego nie powiedział. Zapytajmy Dagmarę, co dalej? Od czego chce zacząć proces oczyszczania? Czy od implantów, czy od tego kryształu w sercu, czy od jakiejś postaci? Mówisz od tych sztucznych tożsamości, od tych nakładek, bo one są odpowiedzialne za wydarzenia, które nie były kompatybilne z jej duszą, a jej dusza zawsze chciała je rozwalić. Chciała je przyjąć, je rozwalić i pokazać teraz właśnie Dagmarze, czym są sztuczne tożsamości, które my później bierzemy za nasze i jak bardzo one wpływają na to, że my poprzez te sztuczne tożsamości, poprzez te kolorowe szkiełka odbieramy rzeczywistość, a nie poprzez siebie. I ona je teraz tłucze, tak jakby takim młotkiem. I one się rozpadają na miliardy malutkich kawałeczków, a teraz jak są jak ziarnka piasku. Jest coś takiego, że Dagmara ma w oczach dwa kryształy, przypominając bardziej sześcian może nawet, tak jak kryształy górskie. I ona mówi, że jej to zamrażało widzenie i to przeszkadzało widzieć to, co jest naprawdę. Dlatego błądziła, dlatego widzi inaczej różne relacje, różne wydarzenia w jej życiu. I to jest też to, co ciało bardzo chce się pozbyć i wyjmuje jej te dwa kryształy. Teraz jest kryształ w sercu, on jest trochę mniej aktywny, ale jest. Dusza pokazuje Dagmarze, że on zebrał bardzo dużej energii, ale jednocześnie też kryształ ma w sobie zapisy, które mają oddziaływać właśnie na jej przestrzeń, na to, jak zachowują się inni wobec niej. I ona też ten kryształ rozwala. Tam już oczyszcza, to są jakby takie jakieś mniejsze kamyczki w przestrzeni jej serca. Mówi, że bardzo dużo istot ingerujących, międzyplanetarnych, tak jak to nazywa dusza, Dagmary polowało na jej serce. Chciało je po prostu przejąć tę przestrzeń, chciało się tam zadomowić, bo chciało przeszkodzić jej duszy w tym, żeby rozwalała tę sztuczną jaźń. Wyjmuje teraz segregatory włożone w umysł, w głowę i wyjmuje i mówi, że tam są informacje, zdania, twierdzenia, przekonania, idee, połączenia z ludźmi, które też nie należą do niej, które są tylko kontraktami i aż kontraktami. I też to wszystko wyjmuje. I jeszcze jest jeden implant w sercu. Teraz go wyjmuje, on wygląda jak sztabka złota. Istota świetlista to zainstalowała wczoraj, chwilę przed sesją, tak żeby coś zostawić, że jak Dagmara się oczyści, to żeby zostawić swój ślad. Przy okazji tych chorób, o które cię pytałam, gdzieś kulki wspomniałaś, nie wiem, czym to miało związek? Z chorobą popularną, takie właśnie wrzutki syntetyczne związane z grafenem. To też jest teraz usuwane przez duszę Dagmary. To jeśli już nie ma więcej implantów, jakiekolwiek istoty teraz, istoty świetliste? Tak, są istoty świetliste związane z religijnością, którą ona doświadczała w dzieciństwie. One mocno się jakby panoszyły też jeszcze w jej energetyce,
tworząc połączenia z jej rodziną, takie poczucie, że ona robi niewystarczająco dużo, żeby się pojednać z ludźmi. Cały czas jest wkręcona w to. Istoty świetliste uwielbiają generować sztuczne emocje w nas, poczucie winy, ulubiona emocja. Również to wybaczanie, które gdzieś tam koncentruje naszą energię i nas jeszcze wyrzuca przecież jako tych wybaczających albo w takich wspaniałomyślnych, albo w ofiary, które czegoś doświadczyły. W każdym razie jesteśmy w kolejnych rolach. I ona te istoty świetliste wyrzuca i dusza jej mówi, żeby ona pamiętała, jakie one odgrywały role w jej życiu i żeby więcej tego nie wpuszczała. I mówi do swojego awatara, że wymaga od niego większej współpracy. Chociaż wie, że ten awatar jest sztuczny i tak naprawdę jest tym pierwszym kontaktem duszy z tym ztechnologizowanym sztucznym światem, jakim jest tutaj ta gra. Ale ona jest duszą i ona może tutaj pozmieniać te rzeczy, na które jej host, czyli Dagmara fizyczna, jest gotowa i na które dusza tutaj w tym momencie też jest gotowa. Zwiększa sobie pamięć o tym, jak bardzo jej energia jest oczyszczająca, jak ona sama w sobie ma oczyszczającą energię. Że wystarczy, że zwróci się do swojej duszy, poprosi. To nie jest dobre słowo poprosić swoją duszę. To jest tak jakby przeniknąć tę przestrzeń, jakby odczuć siebie. Wtedy uruchomić w sobie proces oczyszczania się, jakbyśmy weszli pod prysznic, a ten prysznic miał moc oczyszczania nas ze wszystkiego. I to jest taki prysznic duszy. To jest ta energia duszy, która nas oczyszcza. I gdzie ona mówi, czujemy się błogo, tak jak w tej pierwszej scenie na łące, kiedy ona biegała i zrywała kwiatki. Jeszcze coś na koniec, jakieś słowo od duszy, zanim zamkniemy? Na początku ukazała się jako mała dziewczynka na łące. A teraz? Jest na łące, jest teraz dorosłą kobietą. Mówi, że teraz może w życiu Dagmary pokazać się jako dorosła kobieta, która korzysta w pełni swojej mocy, bo pozbyła się tego wszystkiego, co próbowało ją oddzielić od siebie i nie pozwalało jej odczuć tego, kim ona jest naprawdę. I że dusze często pokazują się jako takie dziewczynki, dlatego że w ten sposób chcą nam zakomunikować, że my je tak traktujemy, że my traktujemy duszę jako coś takiego trochę naiwnego, coś, co my naprowadzamy na dobrą drogę, że dusza się musi rozwijać, że duszy trzeba coś wskazywać, że ona ma tu coś do przejścia, jakiś rozwój, musi się czegoś nauczyć, musi odpracować, czyli jest taką małą dziewczynką do pouczania. To jest nieprawda. To jest coś, co narzuca nam ta gra i mental, który chce się panoszyć, chce się stawiać wyżej. Mówi, że jesteś dorosłą, piękną kobietą, która chodzi po łące, nie zbiera już kwiatów, bo już je nazbierała, kiedy była młodsza. Teraz właściwie sadzi. Sadzi rośliny, sadzi drzewa, pielęgnuje ogród, który wydaje plony. I mówi właśnie Dagmarze, że teraz jest taki czas kreacji, kiedy ona ma sadzić, ma pielęgnować i czekać na plony, bo te dziewczynki zbierają kwiatki i biegają beztrosko, a kobiety kreują, wrzucają w to swoją energię i żeby wrzucała we wszystko swoją prawdziwą energię, we wszystko, co robi, żeby zapomniała o tym, czego tutaj doświadczyła do tej pory. I mówi, żeby pamiętała o plonach.